Cześć kochani, kolejna wróżba wyboru z cyklu takich wróżb miłosnych z moich osobistych propozycji. No oczywiście, jeżeli macie swoje własne, wstawiajcie w komentarzach, możecie wysyłać do mnie mailowo. Ja zawsze każdą propozycję chętnie rozważę. No i oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, postaram się wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Pytanie, czy to jest prawdziwa miłość, czy tylko zauroczenie, tak jak w temacie tego filmu. Wybieramy sobie jedną z trzech opcji, już je widzicie. Opcja 1, opcja 2, opcja 3. Oczywiście wyobrażamy sobie konkretną osobę, z którą jesteśmy bądź nie jesteśmy, ale mamy się ku sobie i zastanawiacie się właśnie nad tym związkiem, nad tą relacją, czy to jest prawdziwa miłość, czy tylko i wyłącznie zauroczenie. Dobrze, te opcje sobie odkładam póki co. Zaczniemy sobie od oczywiście opcji numer 1 i czytamy, sprawdzamy, czy u Was to jest prawdziwa miłość, czy tylko to jest zauroczenie. Myślę, że jest miłość. Jest miłość. Karta świata, no oczywiście bardzo, bardzo pozytywna. Możecie podbić cały świat z tą osobą, albo będąc z nią macie takie być może wrażenie, że cały świat macie u stóp. Dwójka buław pokazuje mi tutaj w tym kontekście po prostu partnerstwo. Takie dogadanie się. Jesteśmy kompatybilni na wielu różnych poziomach. Jesteśmy w stanie się dogadać. Jesteśmy w stanie się porozumieć. Nie jesteśmy tacy sami, oczywiście, że nie. Ale dwójka buław pokazuje mi też kompromisy, czyli potrafimy coś wspólnie wypracować. Skupiamy się na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli. Tu może być taki trudny mężczyzna w tej relacji, bo król mieczy to jest mężczyzna po przejściach, tak mi się zawsze kojarzy przede wszystkim. Mężczyzna, któremu trudno jest się otworzyć, trudno jest zaufać, ale ja bym była dobrej myśli tutaj. On może nie będzie szczególnie jakiś wylewny, nie będzie Was tutaj obsypywał kwiatami, nie będzie po prostu skakał dookoła Was, jeżeli jesteście kobietami, ale jest taki solidny, taki po prostu trzeźwo myślący. Jeżeli coś wybiera, kogoś wybiera, to on wybiera mądrze, wybiera też rozsądnie, ale są tutaj uczucia z jego strony. Tyle tylko, że po prostu niekoniecznie każdy jest osobą wylewną, potrafiącą okazywać te uczucia. Bardziej bym się tutaj skupiała w przypadku tego mężczyzny na tym, co on robi, a nie na tym, co mówi. Więc jeżeli tam nie ma z jego strony jakichś większych deklaracji, wyznań, których byście oczekiwali, to nie ma się tym co przejmować, bo to nie jest takie istotne. Ważne jest to, jak on się zachowuje względem Was, co on robi. A tutaj ewidentnie widać, że jest taka nić porozumienia, że łączą Was silniejsze więzy. Także myślę, że jest to miłość, nie zauroczenie. No i przechodzimy do opcji numer 2. To będą takie szybkie opcje, więc tu nie ma się nawet nad czym szczególnie zastanawiać. Wiecie co? W przypadku opcji numer 2 ja bym powiedziała, że to jednak nie jest miłość, tylko bardziej zauroczenie. To znaczy powiem w ten sposób, bo tutaj znowu jakby dwojako można to rozumieć. Jeżeli jesteście kobietami, to Wy mogłyście się bardzo zaangażować. Z Waszej strony mogła to być miłość, może to być miłość, może być takie silniejsze uczucie. Natomiast mężczyzna pokazywałby mi się tutaj wówczas jako taki lawirujący troszeczkę. No piątka pentakli, on tutaj nie jest w stanie zbyt wiele z siebie dać, wykrzesać. I ja bym to widziała po prostu na takiej zasadzie, że on może się pojawiać, czyli przychodzi, później odchodzi, wraca. Trochę taki jak bumerang ten mężczyzna może być. Ale wydaje mi się, że on nie może w Was tutaj odpowiednio zainwestować, ponieważ zainwestował już gdzie indziej. Ta królowa monet tutaj kojarzy mi się właśnie z żoną, z jakąś jego stałą partnerką. Być może on tutaj sobie przychodzi na chwilę, bo szuka takiej odskoczni, bo w małżeństwie mu się nie układa na przykład. No ale później koniec końców do tej swojej małżonki powróci i on tu absolutnie nie ma zamiaru dla Was na przykład zmieniać swojego życia totalnie, czyli tam rozwodzić się, zostawiać kogoś i tak dalej. Tam jest rodzina, tutaj jest po prostu chwilowy bodziec na przykład, więc no tu musicie się nad tym zastanowić, ale ja nie widzę tego jako relację przyszłościową. Wydaje mi się, że jest to ktoś, kto może mieć kogoś innego, stałego partnera,
partnerkę, albo też właśnie to wy się nastawiacie na to, że tutaj coś z tego będzie, małżeństwo, trwały związek, natomiast osoba będzie przychodziła, odchodziła, pozostawiała was z takim właśnie wrażeniem pustki, odczuciem takim właśnie bardzo, bardzo nieprzyjemnym, bycia pozostawionym samemu sobie, więc... Tu bym się zastanowiła po prostu, czy nie należałoby przerwać takiego martwego ciągu. Ale miłości tutaj ze strony tej osoby, no niestety nie widzę. I opcja numer 3. Czy jest prawdziwa miłość, czy jest tylko i wyłącznie zauroczenie? Wiecie co, tutaj myślę, że raz, że zauroczenie, ale też bardzo taki duży pociąg fizyczny, zwłaszcza jeżeli to się tak zaczęło między wami nagle, no bo as buław, ósemka buław, to są tak naprawdę karty bardzo mocno seksualne, to jest energia, która tak przychodzi i po prostu nie ma co zbierać, tylko zabiera ze sobą wszystko, to jest jak ogień, który trawi, to jest jak tajfun, który przechodzi, no i pozostawia po sobie po prostu tylko jakieś resztki. Wszystko zostanie zmiecione, także ja myślę, że być może też wy zbyt szybko się uwikłaliście w jakiś taki dziwny układ, czysto fizyczny, bo był pociąg, bo był żar, bo była namiętność, natomiast w ósemce mieczy możecie troszeczkę tego żałować, mieć takie poczucie tkwienia w sytuacji beznadziejnej, w takiej klatce. Wydaje mi się, że wy już wiecie, że nic więcej tutaj nie osiągniecie, że nic więcej nie możecie z tego otrzymać w pakiecie niejako, tylko że tutaj jest po prostu jeden wymiar tej relacji i no, ósemka mieczy pokazuje właśnie taką sytuację, być może z waszej perspektywy widzianą jako beznadziejną, że co ja teraz mam zrobić, no uwikłałam się w taką relację, ta relacja nie do końca spełnia moje oczekiwania, już o tym wiem, że ta osoba przykładowo nie zaoferuje mi nic więcej, że to będą tylko jakieś tam przygodne spotkania pod wpływem impulsu, że to będzie taka otwarta relacja i spotykamy się, wiadomo, w jednym celu. No i jak tutaj teraz się z tego wyrwać, więc no wyjście zawsze jest, zawsze można po prostu uciąć relację, jeżeli to wam nie odpowiada. Natomiast jeżeli są takie osoby, które chcą właśnie takiej czysto fizycznej relacji, to dla nich w porządku. Natomiast pamiętajcie, że obie strony muszą tego chcieć, żeby można było się dogadać. Ja nie widzę tutaj jakiejś wielkiej miłości, przyciąganie do siebie to i owszem, ale właśnie natury takiej czysto fizycznej mi się pokazuje. Także jeżeli właśnie macie takie poczucie tkwienia w beznadziei, w takiej sytuacji bez wyjścia, to pamiętajcie, że wyjście tutaj jest jedno tak naprawdę. Sami wybieracie, czy chcecie w tym dalej tkwić, czy chcecie po prostu odejść, zamknąć ten rozdział i poszukać sobie kogoś innego, kto będzie z wami tak naprawdę, a nie na pół gwizdka. To już jest jakby wybór każdego z osobna. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.